Zaczęło się niby nie najgorzej. Zawsze pierwsza ryba mi mówi, czy będzie dobrze, czy będzie średnio, czy będzie słabo. Jakbym wziął karaś 300 gram, to bym powiedział, nie, dzisiaj wolę założyć narty, mimo że jest lato i śniegu nie ma, a i tak będzie fajniej i przyjemniej niż łapanie karasia 300 gram. Ale jak walnie dinki wymiarowy, już jaki taki, no to mówię, kombinuję, próbuję, a może coś się uda. Jezioro Miedziane... Poranek, bardzo wcześnie rano, godzina około trzeciej w kraju, a ja. Na rybach rzecz jasna. Przygotowałem wszystko: sprzęt, wędki, zacząłem kombinować z przynętami. Wczoraj kombinowałem i nie tylko ja, również moi znajomi. Generalnie jezioro Midziane było słabo. Większość z nas była niezadowolona. Ale przecież mówię, nie odpuszczę. Nie dlatego wypiłem wczoraj bardzo dobre prawie pół litra. No, lemoniady, która faktycznie jest dobra, tym bardziej na sen. Sprzęt przygotowałem, przynęty założyłem, mówię, wczoraj kombinowałem. To dzisiaj kombinować nie będę. Poszedłem w banana, bo ten banan działa dobrze. Działa też również i kakao, działa nawet czekolada. Boją na jakieś karmele, polewają to śmietaną. A ja chcę być. śliwki bez śmietany, a truskawki w śmietanie. Tutaj mówię nie: banan. Wam sam też lubię banany i przyjrzałem się na wiadro, które to jest to i mówię. No i gitara czyste. A wczoraj w tym miejscu łowiła Justyna. No, ma problem. Sanitarny że tak powiem. Miejsce już sobie wybrałem docelowe. Zacząłem trochę męcić, zacząłem coś delikatnie łapać. Na początku jakiś miniatura Jaśka, ale Jasiek to nie jest tak źle. Banan sprawdza mi się tu Od dawna Reszta coś działa, coś nie działa To mówię, po co zmieniać Przecież jak jest dobrze To po co idę w złą stronę No i tak mówię, co będzie, to będzie Wczoraj jakiś zarobek był, ale to niewielki Przyglądałem się na wodę Z nadzieją, że dzisiaj będzie jednak większy Nie oglądałem streamera, który mówił, że nie umie łapać ryb Bo bojka zabrali Ach Byłem cierpliwy Byłem odważny. Miałem trzy dobre kołowrotki, miałem niedobrane żyłki za dobrze. To też mój problem. Jestem zajęty czymś innym. Ale nadzieja była. Karaś, oczywiście, musiał się pojawić. Jak dzień bez karasia. W ogóle dzień bez trofki karasia. To dzień stracony. Powoli, powoli coś ich zaczęło pykać. To mniejsza, to większa. Oczywiście pospol często. Karaś. Myślałem, może tutaj podejdziemy mi jakiś F1. Ale nawet F2 nie chciało podejść. O, F3 nawet nie wspomnę. Myślałem, że może jak nic z tego nie wyjdzie, to dzisiaj zaraz będę grał jeszcze w MotoGP. Przyjadę się motocyklem. No bo F1 nie wyszło, no to może motocykle wyjdą. Ale dynki zaczęło też padać. Nagle tak, one nie są za takie płatne, jak myślicie tylko o tym, że to gotówka od razu płynie. Guzik płynie. Płynie tylko wtedy, jak mówimy F1. Liny te nowe, kolory. No, ale przecież nie będziesz miał cały czas lina, kolora. Tak nie może być. Ktoś powie. Jeden tak powiedział. Kuźwa do dzisiaj za nim biegają. Lepiej, żeby pyły te kolory i liny. No ale fakt jest ciężko. Pospol musiał uderzyć. On lubi banana, tak jak ja. Sam wczoraj kupiłem sobie 6 kilo. To nie o to chodzi, że zjem przez weekend, że ona bardzo lubi. Zacząłem kombinować z hakami mieszać. Prawdę mówiąc, ja na popapa często łowię na te haki. To moje ulubione haki, one dobrze działają. Haczyk ma ogromne znaczenie i tutaj można bardzo łatwo przypomnieć sobie nieraz różne miejsca, jak stoi ktoś łowi, łowi. A ja, Dlaczego ja nie łowię wyłapieć? Haczek inny. Rzucasz jak koza. Przynęta Ciutek za duża, ciutek za mała. Przypomnij taki jak trzeba. No i w ogóle, stoisz nie w tym miejscu. Znętę zrobiłem sobie wczoraj, przygotowałem sobie sporo. Bananowe i czekoladowe. Wyjemne za dwie kule. Czasem trzeba jebnąć. A jak jebłem, to pospol jeszcze mniejszy zaatakował. Mówię kuźwa tyle pieniędzy A co ja będę łapał takie coś Żeby chociaż miały z 7-8 kilo Przyszła nocka Byłem cholernie niespokojny Czułem jak w dym jeża Że w tą noc na jeziorze miedzianym Pod koniec czerwca Wtedy kiedy zaczęły się wakacje I gdy byłem wczoraj w jednym z ośrodków Było pięknie Ale mało ludzi A ceny Nawet zajebiste Ale to było nad jeziorem Nie nad morzem w nocy myślałem o tym jednak, że... Ja bym sobie skoczył też nad dmurze. Ale do Albanii. Lustra zaczęły powoli podchodzić. One lubią noc. Czają się we mgle. Był taki film kiedyś odcinek z kolomba. i cienie. I coś jeszcze. Tu też gdy przychodzi mgła, to potrafi wydarzyć się wiele. W mgle. Zwierz dziczeje mówią. Tak mówili w pewnym filmie samych swoich, część druga, dawno, dawno temu. Ale czy ryba też dziczeje i głupieje? Tego nie wiem. Ale lustra podchodziły coraz częściej. W oddali słyszałem kokuta, który mimo tego, że było jeszcze ciemno, zaczynał budzić kury. Kury na pewno go za to nienawidzą, bo było jeszcze zbyt, 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 zbyt ciemno. Ja łyk kawy. Trochę jogurtu zżarłem. Trzy ciaska miałem też. Siadłem sobie na wiadrze. Nie miałem krzesła, kurwa, wiadro stało. No to co miałem robić? Grzmotnął konkretny Jasiek. Na wędce coś wyje. A ja stoję, patrzę na jaśka 3 kilo, mówię: a Kurwa, tam pewno karaś pół kilograma, a tutaj piękny Jasiek, 3 kilo. 3 kilo to już całkiem, całkiem. No ale w końcu wstaję do wędki. Mówię: To jednak nie przelewki. Nocka. Mgła. Ja jestem Stanisław. Staję często w i się nie boję. Ale tej nocy jednak byłem niespokojny. To te pół litra. Tej lemoniady. Wiedziałem, że trzeba pić. Wiem to od 18 roku życia. Ale może lepiej zjeść kiełbasę. To jednak może być trudna walka. I zawsze, kiedy walczę z rybą, na drugiej węce musi jakaś koza jednak brać. Ryba widać, że silna, ale prawdę mówiąc, nie miałem rozeznania z czym walczę. To moja nie jest najmocniejsza wędka, druga. Ale na nią założyłem najlepszy kowrotek, jaki mam. Na ten akwen, czyli węga. 6000. Ryba jest ciężka. Ja kowrotek dobry. Wędka w sumie na ten akwen na jezioro Miedziane też specjalnie kupiona, ale do testów. Tak naprawdę nigdy bym jej nie kupił. Wolę te nowe. Ale żyłki też niedobrane. Wszystko tak na opak. Fakt. A kto myśli o żyłce jak w kraju pomidory podrżały, Jak potwór we mgle. Wyłania się. Mówię. No i dupa. Nie mam rozeznania w tym zestawie jeszcze mówię pewno jakieś 17 może 18 kilo. Guzik z tego będzie, ze dwie dychy mi zapłacą. Tak, że pięknie to wygląda, jak ze mgły wychodzi. Ja też lubię patrzeć, jak zem coś we mgle jest. Ja w tym widzę duże czerwone oczy, mówię kurwa, wilk. I co teraz? No trzeba spierdale na drzewo. Ale jednak byłem zadowolony. I to jak cholera byłem zadowolony. Dlatego, że to mój pierwszy karp okaz na tym akwenie. Na jeziorze miedzianym. Karasie to złapałem już tonę w zasadzie. Też być zadowolony. Dlaczego? No to też wam za chwilę i pokażę. Ale fakt fajny. Tylko tyle, że lustro to nie jest gotówka. Ten nawet okaz, to furory żadnej nie robi. No ale lepiej to, i zawsze jakaś frajda jest. No pewnie, że jest. Tym bardziej, że to była gigantycznie fajna przygoda. Wracałem o trzeciej rano. I o jakiejś czwartej, mniej więcej, może czwartej skończyłem. Brań wiele nie było. Ale zacząłem szukać, kombinować też ze, z różnymi przynętami. Ale banan okazał się najlepszy. Dzisiaj. Bo wczoraj było trochę inaczej. Poszedłem do kawiarni, bo ostatnio chyba widziałem. A tutaj dupa. No, Pospol. W ostatnio mam pecha. Zawsze jak coś mam fajnego, to w kawiarni tego nie ma. Zobaczcie jak to wygląda w sklepie. No, gotówka to tak prawdę mówiąc powinna być znacznie, ale to znacznie większa. Karpie. Pospol jest nawet więcej warty. Lustro jest bardzo, tak bardzo, ale tu mało płatny, bym powiedział. Pospol chyba byłoby za 20 kg, jakieś 180 monet, tak mniej więcej pamiętam. Generalnie, no i tak jest dobrze, bo prawdę mówiąc, ostatnio nie jest za rewelacyjnie. Już się zastanawiałem, czy nie pójść na morze. Jak odsapnę, dojdę do siebie. Koguta uspokoję, który wije, wije, wije się z radości, że kury już mu wstały. To na pewno. Ale drzemur, znaczy dzioba. To sprawdzę jeszcze raz te miejsce i... banana. Klip 12. Tak z nienacka tu ustałem, kombinowałem, bo prawdę mówiąc brań było w różnych miejscach bardzo słabo. Jeżeli chodzi o kowrotek, sprawdził się rewelacyjnie. Uszkodzeń żadnych, ja już na niego sporo łapałem i bufalo łapałem. W zasadzie nic się nie dzieje. Ale żyłka jest źle wszystko dobrane. Nie mam czasu kupywać, bo jestem zajęty co chwilę. Tak jak i mówiłem ostatnio, to wędka to kołowrotek. Teraz miałem zamiar kupić kowrotek, ale nie wiadomo czy nie kupię wędki znowu. Trzeba powstawiać jakiekolwiek żółki, bo to wszystko jest źle przygotowane. Oczywiście nie można wstawić też niedobrego. Dlaczego? Bo wędka ci pęknie. A to drogi interes. Lepiej niech pęknie żółka, w zasadzie przyponik. Bo wędka, to już można płakać, a nie być szczęśliwym, jak ten kogut, który się cieszy, bo mu kury wstały. W tym miejscu podejrzewam, że może być coś jeszcze fajnego. Może być i pospol w tej mgle. Tutaj w tym miejscu się czaić. Może być karać, czy F1 też się pojawia. Niedaleko pojawiało się też C4. Spróbujemy na niego we mgle. Też zapolować.